Cześć wszystkim, z tej strony Młody Chłopca Kły, a dzisiaj poradnik jak leczyć osłabienie kły. Informacja z czynnołem z kanału Szkoku. Link znajdziecie pod filmem w opisie. Zapraszam na kanał, bardzo fajny kanał. A osłabienie wystarczy kupić o taki syrop, o takiej o nazwie Gujazyl. Kosztuje 9,60. I wystarczy wlać do wody. Ja wlewam 1/3 butelki do wody i kły muszą to wypić. No, chciałem zastosować to. Chciałem wlać jedną kłę. No, tutaj jest taka jedna. Więc to ciężko przymusić do picia. Za to inne chętnie piją. Te, które akurat nie muszą. Więc no, często się na przykład jak piją to krzywią. No, a jeszcze jedno takie pytanie do was. Właśnie zastanawiałem, żebyście mi napisali w komentarzu, ile najdłużej wasza kula żyje, najstarsza. U mnie ma 3 lata i nie wiem, czy to dużo. U mnie jakoś chyba za szybko zdychają. Właśnie się zastanawiam. No to właśnie napiszcie. Ile lat? No dobra. Chyba będziemy na tym kończyć. Trzymajcie się. Cześć.